Panie i Panowie Profesorowie, Szanowni Państwo, nasi drodzy mili goście. Ja po pierwsze chciałem bardzo podziękować Panu Prezesowi za tę możliwość, ten olbrzymi honor, który mi przypadł w udziale, opowiedzenie Państwu o historii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, aczkolwiek proszę pamiętać, że w ciągu 20 minut nie jestem w stanie opowiedzieć dużo o powstaniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, stąd skupię się na ojcach założycielach, na tych osobach, które miały przenośny wpływ na utworzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Państwo już wiecie, że nieprzypadkowo spotykamy się tutaj 28 lutego 2014 roku, bowiem nasze towarzystwo, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, narodziło się 28 lutego 1954 roku, czyli mija dokładnie 60 lat od tamtej daty, ale tak naprawdę, gdyby szukać tych korzeni Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to trzeba sięgnąć trochę dalej w przeszłość. I proszę zobaczyć, mniej więcej w listopadzie 1949 roku formalnie zebrano taką grupę Polskiego Środowiska Kardiologicznego w drugiej klinice chorób wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej wówczas przez pana profesora Mieściwoja Semerała-Siemianowskiego. Ta postać już na pierwszym przezroczu prezentacji pana prezesa Kalausa się pojawiła, mignęła państwu, ja do tej postaci jeszcze wrócę. Proszę zobaczyć, że ta grupa się zebrała po to, żeby pomyśleć nad tym, czy nie czas stworzyć osobnej specjalizacji, osobnej grupy, która zajmowałaby się chorobami układu sercowo-naczyniowego. Sformalizowano to 15 stycznia 1950 roku i wtedy formalnie powołano, proszę zwrócić uwagę, sekcję kardiologiczną Towarzystwa Internistów Polskich. Zwróćcie Państwo uwagę na zarząd tej sekcji, to są nazwiska, które będą się przewijać przez moją prezentację. Profesor Semerał-Siemianowski jako prezes tej sekcji, wiceprezesem pan profesor Jerzy Jakubowski z Łodzi, pan profesor Dymitr Aleksandrow, sekretarzem tej sekcji, pan profesor Edmund Czera z Kard. Cztery wielkie nazwiska tych wspaniałych, wielkich pionierów kardiologii. To był 50. rok, styczeń, wtedy możemy mówić o początku sformalizowania tej grupy, ale zauważcie Państwo, ona działa w Towarzystwie Internistów Polskich. Można powiedzieć, że nasze korzenie PTK sięgają Towarzystwa Internistów Polskich. Proszę Państwa, ta sekcja obraduje 27 i 28 lutego 1954 roku w Łodzi, w sali wykładowej drugiej kliniki chorób wewnętrznych Akademii Medycznej, już wówczas w 1954 roku w Łodzi przy ulicy Sterlinga 1. Tak wygląda historycznie ten szpital, jest z nami na sali, widziałem pan profesor Drosz, który przypominał nam te wydarzenia w czasie z kolei kilka lat temu obchodzonego jubileuszu Ośrodka Łódzkiego. I zobaczcie Państwo, że wtedy, ale było to już po śmierci pana profesora Mieściwoja Semerała Semianowskiego, ta sekcja przekształciła się w Polskie Towarzystwo Kardiologiczne uroczyście 28 lutego 1954 roku. Zobaczcie Państwo, że w takim razie ten inicjator powstania PTK, profesor Mieściwoj Semerał-Siemianowski, właściwie nigdy nie był członkiem PTK, nie doczekał PTK, zmarł w 1953 roku. W 1954 roku dopiero to jego dziecko, to sekcja, proszę Państwa, przerodziła się w Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Później, proszę Państwa, ważne daty, o nich wspominał już pan profesor Kalarus, ale przypomnijmy jeszcze kilka milowych kroków. W 1954 tworzy się PTK, a już w 1956, w kwietniu, 27 kwietnia na zjeździe PTK w Lublinie, w 1956 roku oficjalnie PTK przystępuje do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To już będzie zadanie dla prezesa elekta, pana profesora Piotra Hoffmana, bo będziemy w 2016 roku obchodzić 60-lecie struktur PTK, proszę Państwa, w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym. W 1957 roku rozpoczęcie wydawania organu PTK Kardiologii Polskiej. Macie Państwo okładkę, taką jeszcze może mało dzisiaj wyglądającą elegancko, ale tak wtedy wyglądało w 1957 roku te druki, te okładki Kardiologii Polskiej. Może warto w tym miejscu przypomnieć przynajmniej dwóch pierwszych redaktorów tego pisma. My skupiliśmy się kilka lat temu na skodyfikowaniu tego, wydaliśmy taką biografię, taki poczet redaktorów, ale ja przypomnę dwie pierwsze serwetki. Ta pierwsza serwetka redaktora naczelnego to przy okazji pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli pan profesor Jerzy Jakubowski, i drugi prezes, dzisiaj najstarszy żyjący redaktor naczelny Kardiologii Polskiej, to pan profesor, pan docent Ryszard Feniksen, przebywający od 1968 roku na emigracji, uczeń pana profesora Jakubowskiego. On dzisiaj jest najstarszym żyjącym redaktorem naczelnym Kardiologii Polskiej. Proszę Państwa, najstarsze sekcje PTK. Zobaczcie Państwo, to są te najstarsze sekcje. Ja nieprzypadkowo pokazuję sekcję, która jest starsza nawet od samego PTK. Ta sekcja dzisiaj nie istnieje. To jest sekcja kardiologii społecznej albo socjalnej, założona przez krakowskiego kardiologa, pana docenta Józefa Stanowskiego. Dlaczego mówię, że ona jest starsza od PTK? Bo ona de facto powstała jeszcze w strukturach Towarzystwa Internistów Polskich. Potem w PTK te trzy najstarsze sekcje to sekcja kardiochirurgiczna, sekcja kardiologii eksperymentalnej, sekcja kardiologii pediatrycznej. No i najstarsze komisje
komisje wydawnicze, komisje PTK, to jest komisja wydawnicza kierowana przez profesora Mieczysława Fejkina od 1969 roku, poznański ślad przez pana profesora Feliksa Bolechowskiego, dalej komisja normalizacji profesora Zdzisława Skanasa, komisja naukowa, komisja kształcenia podyplomowego i specjalizacji, o tym też wspominał pan profesor Kodaru, że Polskie Towarzystwo od początku była zaangażowane w proces ich kształcenia podyplomowego i kształtowania się tej specjalizacji z kardiologii i komisja nagród, to są te pierwsze komisje. Struktura oddziałów. Widzieli państwo, jak wygląda dzisiaj. Popatrzmy na to historycznie. Te pierwsze oddziały tworzyły się w latach 60. i najstarsze trzy oddziały Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław. Pewnie koledzy z tych oddziałów w tym roku będą też świętować 60-lecie i będą osobne, proszę państwa, imprezy szykować i państwa zapraszać na 50-lecie i na właśnie bardziej 50-lecie i na to 50-lecie będą z państwem się spotykać. Później w następnym roku będą Katowice, 65. Powstanie Kraków, 65. Warszawa stosunkowo późno miała oddział, tu jak gdyby rezydował zarząd główny, tu był adres zarządu głównego, w związku z tym ta warszawska oddział powstał w 1970, dalej Lublin, Białystok, Szczecin, to są te daty powstania kolejnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Proszę państwa, ale nie to będzie tematem mojego wystąpienia. Tematem mojego wystąpienia mają być sylwetki ojców założycieli. Ojcowie założyciele, jeżeli państwo pomyślą nad tym sformułowaniem ojciec założyciel, to jest oczywiście kalka językowa od tego wyrazu founding father, czyli ktoś, kto rozpoczyna jakiś ruch, ktoś, kto rozpoczyna, buduje jakąś instytucję. Myślę, że to sformułowanie pozwoliliśmy sobie użyć z panem profesorem Kalarusem, pisząc edytorial o sylwetkach ojców założycieli. Państwo dostaliście go przy drzwiach, nie mam, wchodząc w nowym numerze Kardiologii Polskiej. To jest numer jubileuszowy. Widzieli go państwo, na okładce jest anonsowany ten artykuł, ale także bardzo ważny dla nas artykuł, ważniejszy dla nas artykuł, artykuł na temat postrzegania kardiologii w Europie. Ten artykuł poprosiliśmy o napisanie redaktora naczelnego European Heart Journal, czyli pana profesora Lischnera, i razem ze swoim współpracownikiem, a naszym kolegą z Gdańska, który przebywa obecnie w ośrodku profesora Lischnera, panem doktorem Miłoszem Jaguszewskim, taki artykuł o postrzeganiu polskiej kardiologii w Europie również w tym numerze się znajduje. Proszę państwa, founding fathers, skąd się wzięło to pojęcie? Ja myślę, że państwo pewnie widzieli w Dakocie Południowej tą słynną Mount Rushmore. Jeżeli państwo tam byli i widzieli, pamiętacie państwo tych ojców założycieli nowoczesnych Stanów Zjednoczonych, czyli najwybitniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jeżeli by popatrzeć sobie na ten obrazek, państwo może wybaczą mi tą frywolność, jakbym się zastanawiał nad takimi ojcami założycielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to widziałbym to w ten sposób. Proszę zobaczyć, tak by wyglądało to PTK Rushmore. I to jest właśnie, proszę państwa, sylwetka człowieka, który nie doczekał powstania Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli profesor Mściwoj Sebrał Siemianowski, a trzy osoby, o których będę mówił za chwilę, to pierwsi trzej prezesi tego towarzystwa, którzy de facto kierowali Polskim Towarzystwem Kardiologicznym przez dwie następne dekady, przez 20 lat, aż do 1974 roku. Ale zacznijmy od postaci profesora Mściwoja Sebrała Siemianowskiego. Proszę państwa, znakomity internista, Zbyszek miał to na pierwszym swoim slajdzie, również państwo tam widzieli elementy biografii, wykształcony w Berlinie, w Strasburgu, w latach 24-44, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Świętego Łazarza, profesor Uniwersytetu Warszawskiego od 1929 roku, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po wojnie, jak większość profesury, no, uzupełniał, można powiedzieć, braki kadrowe w różnych ośrodkach. Był przez chwilę szefem kliniki w Łodzi, później w Gdańsku. W 1948 roku powrócił do Warszawy i tutaj aż do śmierci, w roku 1953, był kierownikiem właśnie tej drugiej kliniki chorób wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego, jeszcze przed przekształceniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w Akademię Medyczną w Warszawie. Proszę państwa, profesor Sebrał Siemianowski to przede wszystkim ojciec kardiologii, w sensie wychowawcy. Proszę zobaczyć te nazwiska jego uczniów. Ja będę mówił dużo o szkole pana profesora Żery, o szkole profesora Askanasa, również szkoła profesora Aleksandrowa, następna wielka, wywodzi się jak gdyby z tej tradycji Sebrała Siemianowskiego. Może na moment zostanę tylko przy szkole Aleksandrowa, bo z tej szkoły wywodzi się dwóch prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jednego macie państwo za stołem prezydialnym, a więc też warto wiedzieć, że to jest ta szkoła Aleksandrowa, wywodząca się bezpośrednio od Sebrała Siemianowskiego. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo jesteście zwolennikami teorii genius loci, że może nie tylko od ludzi to zależy, ale także od miejsca i czasu. To miejsce i czas jest bardzo ważne w naszej opowieści, bo proszę zauważyć, że wiele z tych działań zmierzających do powstania polskiej kardiologii koncentrowało się w Szpitalu Świętego Łazarza w Warszawie.
to tutaj była klinika kierowana przez profesora Mieściwoja Semerała Siemianowskiego. To tutaj, proszę Państwa, no, była ta plejada uczniów, którą za chwilę Państwu pokażę. I myślę, że warto powiedzieć kilka słów o tym miejscu. Tego miejsca już w Warszawie nie ma. Tak wyglądał ten klasycystyczny budynek, przepiękny budynek, proszę Państwa, Szpitala Świętego Łazarza. Budynek projektu Marconiego, nowoczesny, jak na tamte czasy, znakomity ośrodek kliniczny. Można powiedzieć, że bardzo dobra klinika wówczas w latach przedwojennych, nowoczesny interny, zmierzająca w kierunku hematologii, kardiologii, takie były zaawansowania, takie były zainteresowania tego ośrodka tutaj powstawała. I myślę, że nieprzypadkowo może ta nasza konferencja odbyła się dzisiaj w PAP-ie. Pokazałem Państwu zdjęcie, to jest zdjęcie przedwojennej Warszawy w 1939 roku. Ten PAW, czyli to, gdzie teraz Państwo jesteście, jest tutaj mniej więcej, tu gdzie moja kropka na ścianie, czyli tu w tym miejscu jesteśmy, proszę Państwa. Proszę zauważyć, że to jest skrzyżowanie Nowego Światu z Alejami Radzowińskimi. Tu ten masywny gmach do dzisiaj przetrwał nawet powstanie i okupację, to jest Bank Gospodarki Krajowej. Ten masywny gmach to jest Muzeum Narodowe. Proszę zobaczyć, to jest początek Nowego Światu i to jest ulica Książęca. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest jedna ziejąca jeszcze rana po II wojnie światowej, bo macie Państwo i z jednej i z drugiej strony park w chwili obecnej. Wtedy, w 1939 roku, to było ściśle zabudowane centrum i ten mały gmach, który Państwo tutaj widzicie, proszę zobaczyć, to są zabudowania Szpitala Świętego Łazarza. Tu działa Mściwość Semerał Siemianowski. My jesteśmy jakieś 500 metrów w linii prostej od tego miejsca, gdzie rodziła się, można powiedzieć, idea powstania kardiologii, nowoczesnej kardiologii i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ja myślę, że nie czas i miejsce opowiadać o tym szerzej, ale Państwo rozumiecie, że ten gmach ma tragiczną historię. Jego nie ma. On w 1944 roku, w czasie walk powstańczych, został właściwie zniszczony do zera. Zniszczono wielki ośrodek polskiej interny kardiologii, ale również, co warto przypomnieć, wiązało się to z osobistą tragedią profesora Mściwoja Semerała Siemianowskiego, którego dwaj synowie również polegli w powstaniu warszawskim, jeden 1 sierpnia, drugi 3 sierpnia. Proszę wyobrazić sobie tego wielkiego internistę, ojca kardiologii, który traci wszystko, traci szpital, traci rodzinę, traci dwóch synów w powstaniu warszawskim, a mimo to po wojnie odbudowuje i kraj, i polską kardiologię, doprowadza do powstania PTK. Proszę Państwa, powiedziałem o panu profesorze Semerał Siemianowskim, teraz popatrzmy na tą pozostałą trójkę, którą zaliczyliśmy z panem profesorem Kalerusem do tej czwórki najważniejszych ojców założycieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. I to są znowu wielkie postacie. Co ciekawe, wszystkie się przewinęły przez klinikę profesora Semerała Siemianowskiego. Pan profesor Edmund Żera był uczniem profesora Semerała Siemianowskiego. Pan profesor Jerzy Jakubowski jeszcze przed wojną jako Jerzy Muszkatenblit również był asystentem, proszę Państwa, Szpitala Świętego Łazarza w Warszawie. I profesor Zdzisław Askanas również, proszę Państwa, asystował w tym Szpitalu Świętego Łazarza u profesora Semerała Siemianowskiego. Proszę zobaczyć, nieco inne biografie, nieco inne postacie, ale wielkie postacie polskiej kardiologii. Jerzy Jakubowski, lewicowy działacz SDKPIL-u, więzień Cytadeli Warszawskiej, zesłaniec carski, kończy studia, proszę Państwa, w carskiej Rosji, wraca dopiero po uzyskaniu niepodległości, jest właśnie asystentem Szpitala Świętego Łazarza w Warszawie przed 1939 rokiem. Proszę Państwa, profesor Edmund Żera, weteran wojny polsko-sowieckiej 20 roku, to też uczeń profesora Semerała Siemianowskiego, zmarł zresztą w 1993 roku, to już nam trochę nieco bliższa historia. I proszę zobaczyć Zdzisława Skanas, obrońca Modlina 1939 roku, ocalały z getta warszawskiego. Warto może wiedzieć o tym, na co dzień w naszym środowisku kardiologicznym nie mówimy, ale jest współautorem jednych z najczęściej dzisiaj na świecie cytowanych badań dotyczących patofizjologii choroby głodowej w getcie warszawskim. Był w grupie lekarzy w getcie warszawskim, która tego typu badania prowadziła, opublikowała. Proszę Państwa, dlaczego mówimy, że ta trójka, oprócz profesora Semerała Siemianowskiego, to są ci prawdziwi ojcowie założyciele? No, ta trójka, zwróćcie Państwo uwagę, przez następne 20 lat kierowała PTK, czyli kierowała przez dwie następne dekady w latach 1954-1973. Zacznijmy od profesora Jerzego Jakubowskiego. Tu zeskanowałem dla Państwa taki numer kardiologii polskiej, który był specjalnie dedykowany na 75-lecie urodzin Jerzego Jakubowskiego. Wtedy składali mu życzenie zarząd główny Polskiego Towarzystwa, wydawca, polscy kardiolodzy, winszując mu tego 75-lecia. A było czego winszować, bo po wojnie profesor Jerzy Jakubowski, który wrócił do, proszę Państwa, Łodzi, no, założył olbrzymią szkołę kardiologiczną, która trwa po dzień dzisiejszy. Ja pozwoliłem sobie wynotować wszystkich samodzielnych pracowników tej szkoły. Proszę zobaczyć, to są profesorowie,
panowie docenci polskiej kardiologii interni, wywodzący się od profesora Jakubowskiego, czyli ci, którzy zrobili habilitację, czyli jak gdyby opiekunem habilitacji był profesor Jakubowski, bądź byli dalej opiekunami, czyli jego naukowe wnuki i prawnuki. Podkreśliłem dwa nazwiska, pani profesor Wiesławy Tracz, bo ona z Łodzi przeniosła się z kolei do Krakowa i rozpoczęła taką odnogę tej szkoły w Krakowie, dzisiaj bardzo ważną też szkołę kardiologiczną, i pana profesora Włodzimierza Musiała, który przeniósł się z Łodzi do Białegostoku i też rozpoczął właściwie własną swoją gałązkę tej szkoły. Jak państwo popatrzycie, to znane nam wszystkim nazwiska kardiologiczne, to rzeczywiście dorobek tej szkoły Jakubowskiego wydaje się imponujący. Przejdźmy do profesora Żery. To takie zdjęcie dosyć historyczne. Dwóch prezesów PTK ze sobą rozmawia. Proszę zobaczyć spotkanie profesora Edmunda Żery i profesora Zdzisława Askanasa. To zdjęcie wykonane w latach 50. To zdjęcie też już ma 60 lat. Popatrzmy na szkołę profesora Edmunda Żery, na uczniów jego i uczniów uczniów szkoły profesora Żery, czyli następnych habilitantów. Tutaj macie państwo znane nazwiska. Ja pozwoliłem sobie cztery nazwiska wyróżnić niebieskim kolorem i państwo wiecie dlaczego. To są prezesi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wywodzący się, proszę państwa, ze szkoły profesora Żery. Jak państwo popatrzycie na te wielkie nazwiska polskiej kardiologii, widzicie państwo, że ta szkoła dzisiaj funkcjonuje głównie w Instytucie Kardiologii w Warszawie. To są znane nam nazwiska naszych przyjaciół, profesorów, docentów z, proszę państwa, Instytutu Kardiologii w Warszawie. Jak powiedziałem, te zasługi szkoły Żery są wyjątkowe dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, bo tu pada rekord, mogę powiedzieć, że ta szkoła dała rzeczywiście najwięcej prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Razem z prezesem Alektem macie państwo pięć postaci prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którzy wywodzą się ze szkoły pana profesora Edmunda Żery. No i w końcu trzeci z nich, trzeci w kolejności, bo najmłodszy. Proszę zobaczyć, że ta data urodzin profesora Askanasa, no, mówi, że z tej trójki był najmłodszym asystentem profesora Semerała Siemianowskiego, zmarł w 1974 roku. To też bardzo duża szkoła, to takie drzewo genealogiczne znowu, proszę państwa, wykreślone tej szkoły, czyli kto kogo opiekunem habilitacji był. Jak państwo widzicie, niestety na biało są zaznaczone osoby już zmarłe. Widzicie państwo, że właściwie nie żyje już żaden habilitant, proszę państwa, profesora Askanasa, kardiolog. Ostatnią osobą, która zmarła niedawno, był pan profesor Stanisław Rudnicki. Tak wygląda ta szkoła i ta szkoła też ma duże zasługi dla polskiej kardiologii, bo proszę zobaczyć, wydała dwóch prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest tutaj również pan profesor Leszek Ceremurzyński, wydała czterech konsultantów krajowych i kardiologii i interny, jest tu profesor Askanas, pierwszy w historii konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, profesor Zygmunt Sadowski, profesor Grzegorz Opolski, profesor Jacek Imiela, wydała, proszę państwa, czterech redaktorów naczelnych kardiologii polskiej i aż dziewięciu, jak policzyłem, członków władz rektorskich czy dziekańskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czyli zobaczcie państwo, też myślę, że ta szkoła profesora Askanasa ma czym się pochwalić. Również osoba nieżyjącego już ministra zdrowia, pana profesora Jacka Żochowskiego, należy do tej właśnie szkoły. Proszę państwa, tak by wyglądało tych czterech ojców założycieli, aczkolwiek pamiętacie państwo, że de facto tylko trzech było członkami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Profesor Semerał Siemianowski, jeszcze raz przypomnę, rok przed założeniem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zmarł. A to są prawdziwi ojcowie założyciele według tej naszej definicji, czyli proszę zobaczyć, pierwszy skład zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wybrany w 1954 w Łodzi. To było 12 osób według protokołu tego zebrania wybranych, proszę państwa, właśnie w Łodzi na tym zebraniu w auli szpitala Sztedlinga. Później na drugim, proszę państwa, zebraniu dobrano jeszcze trzy osoby, czyli łącznie ten pierwszy zarząd, w zależności od źródeł, państwo macie cytowanie 12 albo 15 osób, tak on wygląda. Proszę państwa, państwo zauważyli, że ja spośród tych 15 osób, no, poświęciłem już trochę czasu profesorowi Jakubowskiemu, pan profesor Żera, profesor Askanas byli wspominani. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na pozostałych, chociaż króciutko, członków tego pierwszego zarządu. To są te na czerwono podkreślone nazwiska, bardzo ważne. Ja niestety nie dysponuję czasem, żeby omawiać te postacie, ale żeście państwo chociaż o nich usłyszeli. Pani profesor Izabela Krzemińska-Ławkowiczowa, asystent profesora Semerała Siemianowskiego, to osoba, która w 1948 roku w Polsce przeprowadziła pierwsze wnikowanie prawego serca. Właściwie historia kardiologii inwazyjnej zaczyna się od pani profesor Izabeli Krzemińskiej-Ławkowiczowej w klinice Semerała Siemianowskiego w 1948 roku. To jest osoba, która później pożeglowała, można powiedzieć, w kierunku hematologii. Razem z panem profesorem Ławkowiczem, swoim mężem, pracowała w hematologii. Jest jedną z matek założycielek, można powiedzieć, nowoczesnej hematologii. Proszę pamiętać, że mówimy o latach 50.
to są lata, w której nie ma jeszcze formalnie wyodrębnionych specjalizacji. To jest to, o czym mówimy. To są osoby, które zajmowały się nie tylko kardiologią, ale innymi działami interny. I zwróćcie Państwo uwagę, że dwa następne nazwiska są tego przykładem. Mieczysław Fejgin, Wiesław Makern. Oni właściwie poszli w kierunku nefrologii. Jak Państwo patrzycie na ich dorobek, to jest to dorobek nefrologiczny. Profesor Mieczysław Fejgin to znowu ciekawa postać, może z historii. To taka dygresja. Państwo być może znają to nazwisko nieprzypadkowo z historii lat 50. Polski, ale to przy okazji jest profesor Mieczysław Fejgin, lekarz osobisty pana prezydenta Bieruta. No, podpis na akcie zgonu i akcie transportu zwłok z Moskwy do Warszawy w 53. jest podpisem profesora Fejgina. Może taka mała dygresja historyczna. Proszę Państwa, następne nazwiska. Zobaczcie Państwo, pani profesor Klementyna Rachoń. Zajmowała się neurologią. Była później kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych w Warszawie, czyli też bardzo daleko od kardiologii, ale wtedy w tej internie jeszcze jak gdyby takiego podziału nie było. Była członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pan profesor Marian Turczyński, wieloletni kierownik oddziałów internistycznych w Białymstoku, w Warszawie, w Szpitalu Grochowskim, później w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, kliniki też, która ma bardzo ciekawą historię związaną z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, działacz Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, profesor Stanisław Szelaki, bardzo ciekawa postać znowu, zarówno kardiolog, jak i założyciel Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Gdańsku i z Krakowa pan profesor Józef Stanowski. Zauważcie Państwo, że omówiłem w ten sposób króciutko całą dwunastkę, ale zostawiłem te dwa białe nazwiska, profesora Leona Tochowicza i profesora Włodzimierza Musiała, bo po tej analizie szkół doszliśmy z panem prezesem do wniosku, że można ich zaliczyć do następnej dwójki najważniejszych ojców założycieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Profesor Włodzimierz Musiał, ja o nim jak gdyby wspomniałem, pokazałem go Państwu w szkole profesora Jakubowskiego, to uczeń następca profesora Jerzego Jakubowskiego, on kontynuował tą wielką łódzką szkołę kardiologiczną. Natomiast druga osoba to ojciec, można powiedzieć, krakowskiej kardiologii, pan profesor Leon Tochowicz. Dwa słowa o profesorze Leonie Tochowiczu. Proszę zobaczyć, trzykrotny rektor Akademii Medycznej w Krakowie, weteran wojny polsko-sowieckiej 20 roku, habilitację ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze przed wojną i może to pewne fatum, bo przez to, że ukończył, był już docentem, a w związku z tym był na liście, proszę Państwa, osób aresztowanych w ramach akcji Sonderaktion Krakau. Na szczęście nie zginął, jak wielu jego kolegów, był więźniem Sachsenhausen, wrócił, proszę Państwa, do Krakowa. Od 1947 roku był już profesorem, kierownikiem pierwszej kliniki chorób wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmował się miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, kardiologią prewencyjną, ale tak naprawdę te zasługi profesora Tochowicza dla polskiej kardiologii, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to znowu olbrzymia szkoła. Zobaczcie Państwo na to, co pokazuję na tym przezroczu. To jest olbrzymia szkoła kardiologii. Pierwsze pokolenie to habilitanci profesora Tochowicza. Drugie pokolenie to habilitanci tego pierwszego pokolenia. Trzecie pokolenia to habilitanci drugiego pokolenia i tak dalej. Jeżeli Państwo popatrzycie sobie na te nazwiska polskiej kardiologii uważnie, to zauważycie Państwo, że tutaj pada kolejny rekord. No muszę powiedzieć, że no, ani szkoła profesora Żery, ani Aleksandrowa, ani Askanasa nie ma, no, w swoim spisie można powiedzieć tylu samodzielnych profesorów i docentów, co szkoła profesora Tochowicza. To jest łącznie 44 osoby samodzielnych pracowników, proszę Państwa, nauki z tej wielkiej krakowskiej szkoły. Jak Państwo zresztą jeszcze raz na tą szkołę popatrzycie i na te nazwisko, one wszystkie działają w Krakowie, czyli właściwie ta szkoła no, cały czas jest obecna, proszę Państwa, właśnie w tym mieście. Proszę Państwa, pierwszy zarząd, powiedziałem, oprócz tej dwunastki, to także trzy dodatkowe osoby dokoptowane na drugim posiedzeniu zarządu i myślę, że im też należą się kilka słów. To są Hugon i Zofia i Hugon Kowarzykowie i Mieczysław Gamski. Może zacznę od profesora Hugona Kowarzyka. To jest też postać, która zmarła w 1985 roku. Postać związana z Wrocławiem, absolwent medycyny Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 30 roku, doktor habilitowany w 35, profesor od 46, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego i wieloletni, bo aż do 1977 roku, kierownik Zakładu Patologii Ogólnej Doświadczalnej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Warto to podkreślić, że nie tylko kardiolodzy zakładali PDK, ale także przedstawiciele nauk podstawowych. Był to patofizjolog, patolog, który zajmował się hematologią, proteolizą krwi, ale również, uwaga, na metodą, która dzisiaj nie ma znaczenia w kardiologii, ale wówczas była niezwykle modna, wektokardiografią.
Pan profesor był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Ta wektokardiografia może w naszej opowieści jest o tyle ważna, że to właśnie, proszę Państwa, Hugon Kowarzyk wraz ze swoją Zofią, ze swoją żoną Zofią, która pracowała, proszę Państwa, w tym samym zakładzie, z panią docent Zofią Kowarzykową oraz profesorem Edwardem Szczeplikiem, ojcem niedawno zmarłego świętej pamięci pana profesora Andrzeja Szczeplika, napisali w 1949 roku we Wrocławiu pierwsze polskie wynalazki elektrokardiograficzne. To też bardzo ważna data w rozwoju naszej wspólnej dziedziny, w rozwoju kardiologii. Proszę Państwa, to takie zdjęcie, które udało nam się wydobyć z archiwów, też bardzo historyczne. Proszę zobaczyć, to jest spotkanie warszawskich kardiologów z profesorem Hugonem Kowarzykiem. Macie Państwo profesora Żera odwróconego trochę tyłem, tutaj profesor Kowarzyk, profesor Askanas. No i w końcu dochodzimy do ostatniego z tej 15, profesora Mieczysława Jerzego Gamskiego. Bardzo ciekawa postać, absolwent medycyny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1939 roku zrobił doktorat. Po wojnie, w 1945 w ramach tzw. repatriacji, przeniesiony z Lwowa do Wrocławia. Tam, proszę Państwa, w klinice profesora Parkiewicza habilitował się w 1951 roku. Będąc już samodzielnym pracownikiem, no, uzupełniał te luki kadrowe powojenne. W związku z tym w 1953 został kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Lublinie. Był nim do 1957. To dla nas ważne, bo PTK powstaje w 1954, czyli profesor Gamski, który nam dzisiaj kojarzy się z Gdańskiem, de facto w momencie zakładania PTK reprezentował Lublin, to reprezentował Lubelski Ośrodek i w 1957 obejmuje trzecią klinikę chorób wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku, wprowadza i rozpowszechnia elektrostymulację serca, nie tylko na tym obszarze, ale można powiedzieć, że również w całej Polsce był jednym z pionierów elektrostymulacji. To znowu historyczne zdjęcie. Proszę zobaczyć to takie zdjęcie profesora Gamskiego z pewnej konferencji w Warszawie. Macie Państwo profesora Gamskiego, profesora Askanasa. Przypomnę, że te dwie postacie są mniej więcej rówieśnikami. Profesor Askanas się urodził w 1910, profesor Gamski w 1913. A tu macie Państwo takich młodzieńców, którzy później są olbrzymimi postaciami polskiej kardiologii, wybitnymi profesorami, ale już pokolenie zdecydowanie młodsze od tych dwóch liderów. Macie tu Państwo przedstawicieli zarówno szkoły Askanasa, jak i szkoły Dimitrowa, pan profesor Chlebus, pan profesor Rudnicki, Stopczyk, pan profesor Rywik, proszę Państwa, czy pani profesor Liszewska-Pfeiffer, też tutaj schowana za głową pana profesora Mieczysława Gamskiego. Profesor Mieczysław Gamski to także osobna szkoła. Szkoła Gdańskiej Kardiologii. To są habilitanci, proszę Państwa, pana profesora Gamskiego. Z tych habilitantów kierowała kliniką kardiologii przez lata pani profesor Grażyna Świątecka i proszę zobaczyć, że ona ma następnych czterech habilitantów, z których dwójka już ma właściwie dwie następne szkoły. Jedna szkoła kontynuuje tradycję w Gdańsku, jedna jest szkołą bydgoską, Bydgoskiego Ośrodka Kardiologii. Być może Państwo takie drzewo, jakie narysowałem, znają, ale nie wszyscy znają jego poszerzoną wersję. Poproszę zobaczyć w poszerzonej wersji. Warto pamiętać, że profesor Mieczysław Gamski habilitował się u profesora Antoniego Falkowicza w 1951 roku we Wrocławiu. A gdybyście Państwo dobrze poszukali, gdzie się habilitował Falkiewicz, to Falkiewicz habilitował się w Wiedniu w Engebacha. W związku z tym to też warto wiedzieć, że te polskie szkoły mają powiązanie z całą Europą. To jest szkoła, która ma korzenie w Wiedniu. Myślę, że dzisiaj patrząc z perspektywy na przykład młodziutkiego Marka Kozińskiego, to bardzo miło, prawda, powiedzieć, że jest się prawnukiem habilitacyjnym Wengebacha. Jak Państwo widzicie, można coś takiego zrobić i udowodnić na podstawie właśnie takich badań, nazwijmy to genealogicznych. Proszę Państwa, tak wyglądał ten pierwszy skład. Ja już teraz w poprawnej, genderowej formie napisałem ojcowie założyciele i matki założycielki, bo proszę zobaczyć, że oczywiście w tej grupie, tak jak mówiliśmy, była pani profesor Izabela Krzymińska-Ławkowiczowa, była pani profesor Klementyna Rachoń i była pani profesor Zofia Kowarzykowa, czyli trzy kobiety w tej 15 pierwszego zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego się znalazły. Ja oczywiście mógłbym na ten skład zarządu też popatrzeć przez pryzmat ośrodków, z których pochodziły te osoby. Tak wyglądałaby ta mapa Polski. Proszę zobaczyć, najwięcej osób było z ośrodka warszawskiego, łódzkiego, krakowskiego. Pojedyncze osoby z Lublina, profesor Gamski był wtedy w Lublinie, Kowarzykowie z Wrocławia i profesor Szczelaki z Gdańska, aczkolwiek ta mapa też nie jest do końca prawdziwa, to był 1954 rok, musicie Państwo wiedzieć, że profesor Szczelaki przeszedł z Uniwersytetu Warszawskiego, wysłany do świeżego, nowego polskiego miasta Gdańska powojennego, żeby tam uzupełnić braki kadrowe. Kowarzykowie są z Krakowa, oni z Krakowa zostali jak gdyby ekspediowani do Wrocławia. Sam profesor Gamski, pamiętacie Państwo, był z Lwowa, przyjechał z Lwowa, profesor Jakubowski po wojnie do Łodzi też również z Lwowa przyjechał, czy proszę Państwa, no, dopiero po wyzwoleniu dołączył do Łodzi. Ja myślę, że ta mapa jest ciekawa, bo jak Państwo w nią się wpatrzycie, to zrozumiecie, że tak naprawdę to jest Polska powojenna.
to jest odbudowywanie kraju. To są bardzo trudne warunki lokalowe, bardzo trudne warunki działania medycyny w ogóle i nieprzypadkowo też ta medycyna rodzi się tylko w tych miastach, które jak gdyby były wcześniej wyzwalane, gdzie ten zapał odbudowy był bardzo duży. Nie ma tych nowych polskich miast na ziemiach odzyskanych. To nam pokazuje ten kontekst historyczny, w jak trudnych czasach powstawało Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Proszę Państwa, to już koniec. Przepraszam, jeżeli trochę przedłużyłem czas. Chciałem powiedzieć, że jestem dumny, że mogłem tutaj wystąpić. Pewnie spotkało mnie to tylko dlatego, że jestem czasowo redaktorem naczelnym Kardiologii Polskiej, ale muszę Państwu powiedzieć na koniec, przepraszam za taki osobisty element, że jestem również osobiście związany z i przywiązany do daty narodzin Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polskie Towarzystwo się narodziło 28 lutego 1954 roku. To jest także dzień moich urodzin. Wprawdzie jestem o dekadę młodszy od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, o jedno pokolenie, ale być może ten dystans jednego pokolenia pozwala mi na to spojrzeć z pewnym dystansem na historię tworzenia PTK. Dziękuję bardzo.